Hej, chyba zaczynam łapać, o co w tym chodzi. Jestem w tym coraz lepszy. Nie popisuj się zbytnio, Lelistry może nas obserwować. Jak to obserwować? Przecież go tu nie ma. Czyżby potrafił wyczuć naszą moc, widzi nas w szklanej kuli, kontaktuje się z duchami, albo wyczuwa przyrosty mojej energii? Nie, po prostu wieża, w której mieszka, jest dość wysoka, więc może nas z niej widzieć. Aha. Ale i tak musimy uważać, jego oczy i uszy są wszędzie. Widzisz coś? Nie. A ty coś słyszysz? Nie. Cholera jasna, nie w tą stronę. Teraz było dobrze, da się to wyciąć. Dzień dobry, panie Lelistriu, czy pan zamawiał budzenie na 7? Och, zgadza się. No to szybciutko, szybciutko, bo już 9. Dlaczego budzisz mnie dopiero teraz, Luz Marię? Lada chwila będą tutaj hydraulicy z inspekcji. Przepraszam, panie Lelistriu, ale byłam w bibliotece, to się już więcej nie powtórzy. Co tam robiłaś? Szukałam telefonu komórkowego. W bibliotece? Oczywiście, biblioteka, jak sama nazwa wskazuje, to miejsce, w którym czyta się Biblię i szuka telefonów komórkowych. Jak zwykle masz rację, Luz Mario, przepraszam cię, niepotrzebnie się uniosłem. Dobra, jesteśmy pod wieżą Lelistria. I jaki plan? Zaskoczymy go atakując od strony morza. Chciałbym zauważyć, że tutaj nie ma morza, a przynajmniej nie w promieniu 100 km. I tym właśnie go zaskoczymy. To głupie. No dobra, jest jeszcze jeden plan. Chodź, do dzieła. Zaraz, zaraz, może zanim ten plan wykonamy, to mi objaśnisz, na czym on polega? Och, rzeczywiście, bym mu zapomniał. A więc dzisiaj do wieżowca Lelistria mają przybyć hydraulicy z inspekcji. No i co? Prawda jest taka, że zbudował sobie wieżyczkę na takim zadupiu, że żaden przydupas, a tym bardziej hydraulik, tutaj nie dotrze. Dzień dobry. Wycofuję to, co powiedziałem. A mówiłeś, że żaden przydupas tutaj nie dotrze. Sam jestem w szoku, nie dość, że to jakiś mega frajer, to w dodatku głupio się uśmiecha, jakby był jakąś mega gwiazdą. Zaraz, więc to nie jest plan filmowy 9. odcinka Powrót na Wieś? Jasny gwint, wiedziałem, że trzeba było skręcić w prawo. Spadaj stąd, temu zgubo, marnujesz taśmę filmową. A czy ja ci wyglądam najmo? Nie, tak mi się tylko powiedziało. Dobra, a wracając do planu, podamy się za tych hydraulików i dowiemy się, gdzie Lelistry schował ciasto. Jesteś genialny, tylko ty mógłbyś wymyślić taki idealny plan. Hydraulicy i ciasto, to bardzo do siebie pasuje. Wiem, a teraz śpieszmy się, bo coś czuję, że jak sobie tutaj tak gawędzimy, to tracimy kolejnych widzów na YouTubie. Tak, zaczynamy operację Ciacho. Panie Lelistriu, przyszli hydraulicy. A jak wyglądają? Dziwnie. A więc to rzeczywiście są hydraulicy, wpuść ich.
Dzień dobry, zakończyliśmy wstępną inspekcję. Jak na razie stwierdziliśmy brak podjazdu dla inwalidów oraz fakt, że cała wieża jest zbudowana z kartonu, co jest niedozwolone, a jeszcze nie zakończyliśmy całkowicie inspekcji. Hola, hola, panowie. Po pierwsze, to nie jest wieża, tylko pałac kultury, który wybudowałem z własnych pieniędzy w podarunku dla tych bagien. Po drugie, to nie karton, tylko tworzywo biodegradowalne, o czym świadczy fakt, że ostatnie piętro wczoraj mi się zbiodegradowało. A po trzecie, od kiedy hydraulicy zajmują się takimi sprawami, jak sama nazwa mówi, jesteście od hydrauliki, panowie. Zgadza się, tylko że w tej wieży w ogóle nie ma hydrauliki, więc czym mamy się zajmować? Jak to nie ma hydrauliki? 10 metrów stąd jest studnia, a wy śmiecie mi wmawiać, że mój pałac kultury nie ma hydrauliki? Tak, nawet prądu w tej wieży nie ma. Ile razy mam wam powtarzać, bęcwały, że to nie wieża, tylko pałac kultury, a co do prądu, to co tydzień dowozi go tutaj cysterna. To nie zmienia faktu, że wieżę trzeba wyburzyć. O nie, tylko nie mój pałac kultury. To jedyny taki na świecie wysoki bunkier, chroniący przed bombardowaniem podziemnym. Chyba da się go uratować, pod warunkiem, że znajdzie się święte ciasto. Wysłałem je pocztą polską jakiś tydzień temu. Niebawem Lutogniew powinien je otrzymać. Okej, więc wracamy do Wielkiej Rady. Wygląda na to, że nasza misja dobiega końca. A te treningi, szkolenie mnie w sztukach walki, po co to było? To tylko taka ściema, żeby serial był ciekawszy, ale zawsze to jakieś nowe doświadczenia. Zawsze będziesz mógł założyć jakiś fan klub Dragon Balla i trenować tam przyszłych Son Gokanów. Wracajmy do Lutogniewa po wypłatę, a przy okazji zobaczymy, jaki użytek zrobi z tego ciasta. Idę z wami, chłopaki. Powiem wam, że takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego.